przez tego, który jest dla nas ojcem wiary. Czyli kto? Chcę zwrócić tylko na jeden moment uwagę, w związku ze słuchaniem, i patrzeniem. Jest powiedziane w 12 rozdziale Księgi Rodzaju, wyjdź, że Pan rzekł do Abrahama, wyjdź z tego, z tej ziemi, z tego środowiska rodzinnego, z domu twojego ojca. I idź dokąd? Do kraju, który ci ukaże. Tak jest przełożone w 50-lecie. Nie mówi idź do Damaszku, czy do Egiptu, czy do Niniwy, tylko idź, wyjdź z tego miejsca, w którym ty jesteś i idź, a ja ci będę pokazywał. Nie kup sobie bilet do Poznania, czy do Warszawy, tylko wyjdź, właśnie jest wyjście. To znaczy zostawienie czego? Swojego punktu widzenia. A ja ci pokażę. W języku hebrajskim dla filologów, ile tu jest filologów? Mocno, wysoko jest jeden, Justyna też jest, Kamila, jak tam, ma na imię? Agnieszka. Agnieszka. Filolodzy wiedzą, że bardzo ważne jest w mowie co? Czasowo. To jest to, co nadaje. Oczywiście, przymiotniki są ważne, czynniki i tak dalej, czasowo. W języku hebrajskim czasowniki mają specjalną, jak powiedzieć, rolę w funkcji. Gdybyśmy mieli na to nieco tłumaczyć tego bliżej, ogólnie, bo to, co jest przełożone w języku polskim, idź do kraju, który ci ukaże, w języku hebrajskim, najlepiej byłoby po polsku tak przełożyć opisowo. Idź do kraju,